Mam coś dla was. Nie uwierzycie. Jestem nad morzem. Ale to nie jest to. To nie jest cała niespodzianka. Cała niespodzianka jest taka, że dzisiaj będziemy tutaj morsować. Wyobrażacie to sobie? Albert, proszę cię. Chodź. Nie w te błoto najgorsze. Także za chwilę wybierzemy sobie miejsce, gdzie wchodzimy do wody i tam właśnie wejdziemy. Ja tam sobie znalazłem schody, słuchajcie. Tam są schody. Świetnie, słuchajcie, piękna pogoda, jest około minus jeden. Idealna na morsowanie. Także będzie, słuchajcie, będzie wesoło. Poczekam jeszcze na kolegę i kolegi kolegę. I ktoś tam jeszcze miał być, także za chwilę będziemy się zbierać, bo nie wiemy, gdzie kto zaparkował. Czekamy na jeszcze dwie osoby i będziemy siebie tak naprawdę odnajdowywać. Także jak się odnajdziemy, to znajdziemy najlepsze miejsce, w którym będziemy mogli wejść do wody i zaczynamy przygodę! Let's go! Albert już zaczął, zobaczcie. Jak? Ciepła? Ciepła. Kto pomoże Mai? Ja. Albertowi? Ja. Kasper, gdzie chcesz iść? Schodzisz? Jeszcze raz? Ty jesteś brudny, kolego. Ja. Nie ma. Zobaczymy. Poczekamy jeszcze chwilę. Dajesz, gościu. Patrz. Hey, I'm the best. I went up the stairs. No dawaj. No chodź. Nie poddawaj się. Chodź. Chodź. No Albert, co ja mogę zrobić, stary, no? Większy rozbieg. Nic nie poradzimy. O, wreszcie, 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 wreszcie! Poszedł. Dobra, ja muszę też wejść. Dobra, trzymaj. Trzymaj, się rozbiorę. Już mam wejść? Nie, ja tu jest wiele. Świetnie. Jesteś się chorzy na głowę. Trzymaj. Ja. Ja nie muszę, ja wejdę. Nie. Ja to wychodzę od razu, nie? Jest mi zimno. Ja naprawdę mam wejść. A, wyłączyła się kamerka. A nie, tylko screen. To tylko screen ma być. Kasper, nie idź! Kasper, ty nie! Kasper, ty nawet nie próbujesz. Albert i tata idą sobie wyglądać. Albert tam najdłużej wytrzyma. Kto wychodzi? No. Patrz, jaki czerwony cały, nie? No. A to hartuje organizm bardzo. Ale co
hartuje. A ty co? Zegaj strong. Stronger, ty, bo ty nie ma systemu, wiesz. Okej, okay, let's go, Betty. I tak dalej, nie? Let's go, to co? Go, we're strong. Wejdź po szyję! Wejdź po szyję! Wejdź po szyję! Wejdź po szyję! Patrz, jak ją wziąłem stopę. To droga dla mnie. Ale już dostałeś radę, nie? Następnym razem będzie dalej. Do połowy wystarczy. Dziękuję bardzo. Ja nie czuję nóg. Chcesz ubrać bluzę? Centralnie, normalnie nie czuję skóry, nie? Bluzka jak bluzka, ja nie czuję po prostu skóry, nie? Może następnym razem? Chyba w lato, proszę państwa. Jezus Maria. Daj mi ten tutaj. Ja normalnie przestałem czuć skórę. Kuba. Zobacz, jaką mam czerwoną skórę. Normalnie przestałem czuć kolana, nie? Wchodziłem do połowy. Następnym razem wejdę dalej, ale dzisiaj to jest tragedia dla mnie, pierwszy raz. Tyle. Powiem wam, nie rozgrzewałem się, to na pewno. Pierwszy raz to robiłem, to na pewno. Od nie pamiętam kiedy, bo raz przygodę mieliśmy w Sylwestra. Bardzo pozytywni ludzie. Szczerze. I z takimi ludźmi na pewno spróbuję jeszcze raz. Może za tydzień najprawdopodobniej. Ale powiem wam, jest naprawdę zimna woda, słuchajcie. Tego się po prostu nie da ogarnąć na pierwszy raz. Ten, kto pierwszy raz wchodzi po szyję, to złoto dla takiego człowieka. Ja powoli wchodziłem, może to też jest błąd. Gdybym szybciej wchodził, to by było mi łatwiej się cały zanurzyć. Ale robiłem to powoli. I przez to normalnie doszedłem tylko do pasa i mówię, ja wracam, bo ja nie zdążę. Kolana mi zamarzły, skóra mi zamarzła. Straszne uczucie, ale jestem dobrze nakręcony teraz, powiem wam szczerze, także następnym razem na pewno spróbuję. Albercik gdzieś poszedł już do wody. Słuchajcie, zobaczymy się jutro. Miłej niedzieli wam jeszcze życzę. Jeżeli będziecie oglądać to jutro, to pamiętajcie, aby spróbować. Nawet jak się czegoś boicie, bo może być fajnie. Hej! Siema, dzień dobry. Ja już spod domu Oskara, bo trochę zamotany z rana jestem. Mieliśmy bardzo, bardzo busy weekend. Siema, jak tam? Wyspany? Pospał. No, jeszcze tu pospał. Dobra pogoda, wyspanie. Lecimy po Karola i zobaczymy się za chwilę. Hej! Słuchajcie, zaczniemy już od razu na robocie, ponieważ trochę dzisiaj jest bardzo skomplikowany dzień. Raz, że mieliśmy bardzo dużo, bardzo ciężki weekend, nie ciężki. Był bardzo busy, dużo się działo. Chyba widzieliście, częściowo. Dzisiaj rano jeszcze zamotanie, bo trzeba było dzieciaki budzić. Wiecie, mam, spodziewam się deliverki z Ikei. Ktoś musi być na chacie, my tam dopiero dojedziemy z Oskarem za jakąś godzinę, półtorej. Przynajmniej, więc zaczniemy od tego, że musimy rozebrać szalunek. Karola dzisiaj zostawiamy, tutaj będzie murował murek po lewej stronie, tutaj na tym porczu i tutaj murek po prawej stronie. Mamy tylko praktycznie dzisiaj możliwość tego zrobienia, bo pokazują, że ma padać jutro i nie wiem, mam nadzieję, że może się to zmieni, ale jeżeli się to nie zmieni, no to będzie problem w tym tygodniu z pracą, bo nie będę miał za bardzo możliwości zrobienia czegokolwiek, bo projekt mamy na zewnątrz. To jest właśnie z takimi projektami problem. Także przymusowe siedzenie w domu albo gdzieś tam jeszcze jeden dzień wygospodaruję dla siebie. Ale szczerze, jeżeli będzie padało, to powiem wam, nie chcę płacić z własnej kieszeni w tym tygodniu wszystkich dni, bo
to wyjdzie słabo dla mnie. Tu wygląda na to, że tak, wtorek, środa, czwartek mamy deszcz. 98%, 80%, 50%, w czwartek może być lżej. W piątek mamy ok, więc na pewno w piątek będziemy tutaj i dzisiaj jesteśmy tutaj. Dzisiaj tylko mamy 21%, więc jakaś taka mrzawka będzie. Do tego wszystkiego mamy taką trochę nieprzyjemną wiadomość, ponieważ pani nas poinformowała, że jej mąż ma pozytywny test wirusowy, wyobraźcie sobie. Co prawda nie mamy z nim kontaktu, no bo nie mamy w ogóle kontaktu. Dogadaliśmy się, że w ogóle z nią też nie będziemy mieli kontaktu żadnego. Ona będzie w domu, zamknięte drzwi, rozmowa tylko przez okno i tak dalej. My robimy na zewnątrz. Jest ok, wiecie, no nie jest do końca ok, ale jeżeli chodzi o naszą pracę, no to jest ok. Więc damy sobie z tym radę. Przez następne dwa tygodnie, tak czy siak, nie będziemy mogli z nim mieć normalnego kontaktu. W tym tygodniu pogoda nam przeszkadza. W następnym tygodniu zobaczymy, jak to wyjdzie. Czekamy też na te belki, więc może będzie tak, że jeżeli belki przyjadą w środę, to w czwartek zrobimy sobie jakąś pracę z tymi belkami po prostu u mnie w garażu, bo będziemy mogli, będziemy mieli miejsce na to. Szalunek rozebrany, także zobaczcie, jak wygląda beton po zdjęciu desek. Ładnie, nawet się ulał ładnie tutaj. Szczególnie nie spękał, super. Tu gdzie deska za chwilę poleci. Trzeba będzie ją najpierw puknąć bez wyrywania do góry. Pukniemy ją, to będzie łatwiej nam ją wyciągnąć. Murek chciałbym, żeby nam się praktycznie wiązał z tą samą wysokością każdej cegły. Mamy tylko metr murka do góry. Tylko dziwna sytuacja nam tutaj wyszła, ponieważ mamy tylko połowę cegły, więc będziemy albo musieli zacząć z takiej grubej zaprawy, albo przetniemy sobie cegłę na pół i zaczniemy z połówki. Wtedy Karol będzie mógł się wiązać już, wiecie, tak wizualnie na tej samej wysokości z fugą, z tą fugą, która jest w domu. Także poniedziałek trochę zakręcony, wam powiem szczerze, bo wirusa podobno nie ma. Znaczy, ja wiem, że wirus jest, ale sam on powiedział o sobie w SMS-ie wczoraj, że on się czuje dobrze, wiecie. Miał test robiony z pracy i nagle wyszło, że ma pozytywny i ona musi siedzieć w domu, dziecko musi siedzieć w domu i on musi siedzieć w domu przez 10 dni. My mieliśmy kontakt z sobą w tamtym tygodniu, co prawda też z dystansu, bo on ten dystans sam utrzymywał jakby, ani ręki sobie nie podaliśmy. Stał dobre 2 metry ode mnie, bo wtedy tak czułem, że on się czegoś boi, a może już wiedział, że miał może robione testy, wiecie, o co chodzi. Także no nie unikniemy takich sytuacji niestety. Gorzej by było, gdybyśmy byli u kogoś w domu i robili robotę komuś w domu, wtedy automatycznie wszyscy mamy wolne, dopóki ta osoba nie będzie miała końca tej swojej kwarantanny. Na tą chwilę jesteśmy bezpieczni. Następną pracę też mamy na zewnątrz, praktycznie bez kontaktu z klientem. I następną pracę też mamy praktycznie bez kontaktu. Ale trzeba się z tym liczyć w tym roku, że to będzie jakieś szaleństwo, wam powiem szczerze. Coraz więcej osób sobie robi testy, coraz więcej osób ma pozytywny, choć przechodzi bezobjawowo, tak jak oni to mówią. Także no nic. Musimy zrobić to, co zrobimy, jak się uda, jak się nie uda. Nie jesteśmy w stanie też tego pokonać. Także słuchajcie, życzę nam powodzenia. Zobaczymy się za niedługo. Hej! Wyjmujemy deseczkę. Najpierw pukaliśmy ją sobie z lewej strony, aby ruszyć ją w poziomie. Teraz wyrwiemy ją do góry. Musisz chyba już łapkę wziąć jakąś, wiesz? Coś tam przy górze zatkało się. Dobra, będzie pięknie, proszę państwa. Pozbędziemy się tego drewna od razu. Jest i łapka. Chwila prawdy. Powoli, powoli. Pięknie. Nie jest źle.
Dobra, idzie, idzie. No i strzeli za chwilę, wiesz? Pięknie. Pięknie, proszę Państwa. Jest. Także cudownie. Wyszło tak. Teraz trzeba to zaprawić. I sprawa zamknięta. Także tak to właśnie się robi w tym kraju, proszę Państwa. Let's go. Dobra, my już na miejscu. Idziemy po cegiełkę. Udało nam się znaleźć jeden kawałek. Całą cegłę. Spróbujemy dobrać coś jak najbardziej podobnego do tego, co jest tam na tym murze. Jeden wystarczy? Może dwa lepiej. Nie wiesz, te cegły oni nam dadzą tam, czy od tyłu byśmy podjechali? Nie, to wszystko jest tam na jardzie, no. A. Na jardzie. Musimy tak jak zabieraliśmy te, nie? Coś tam od tyłu. Nie, już jak będą mieli na jardzie, to bierzmy z jardu, bo zanim przyjedzie tam do bramy, to będzie następna godzina, nie? Super, wbijamy się. Welcome to Selko. Dobra, uciekamy stąd. W Selko jest gówno. Mają jedną cegłę, co prawda wyglądającą podobnie, ale dam sobie szansę, podjadę jeszcze do Travisa. Zobaczymy, co mają na Travisie. Hej. Dobra, jesteśmy pod Travisem, słuchajcie, dzisiaj to czas. Pierdziela. Tak, ona jest tutaj. Karol, wake up! Poniedziałek dzisiaj. Ja wiem, ja widzę po tobie. A po co wstawałeś o 3 rano? Nie mogę spać. To jest tak, widzicie. Słuchajcie. Cegła chyba jest. Coś bardzo podobnego. Widzimy tutaj. Może ona nie jest... Albo ta. Też jest podobna. Jeszcze ona dłużej na jardzie leży. Weź, którą weźmiesz, nie? No właśnie, ta jest taka płaska. Dobra, słuchajcie, trochę nam to dzisiaj zajmuje, ale niestety tak to właśnie musi być. Cegiełki udało nam się wybrać. Spośród całej palety chłopacy przebrali. Połowa praktycznie została, połowa jest, a to tylko ze względu na to, że mamy poprzepalane te cegły. Te są bliższe tak naprawdę kolorem siebie. Tutaj to, co zostało na palecie, to tak na przykład takie coś, zobaczcie. No ciężko by było to umieścić gdzieś w murku, ponieważ automatycznie byłoby widać tą cegłę, że ona jest jakaś inna, albo z drugiej strony o, jeszcze bardziej w drugą stronę. Także ciężko cokolwiek wybrać. Tutaj zostały same już takie ciapate. Ale tu była jedna paleta, czyli z całej palety połowa została praktycznie i połowę zabieramy. Akurat tylko tyle potrzebujemy na tą chwilę, ale będziemy potrzebować ich więcej tam do schodków, więc będziemy musieli zrobić całą tą operację jeszcze raz. Hej! Wam szczerze, już jest 10 godzina. Zanim my tam obrócimy, zanim zwalimy ten towar, to Karol jak zacznie dzisiaj murki, to na pewno zacznie, ale wątpię, żeby je dzisiaj zrobił. Zobaczymy, jak to będzie mu szło tak naprawdę. Ale mam takie obawy, że nie będziemy mogli to dzisiaj skończyć. A podłoga i tak... Nie wiem, gdzie zaparkować, bo teraz miejsca nie ma. Może ja copnę po prostu bocznymi drzwiami. Nie? Dobra, jedziemy dookoła jeszcze raz. Bo tu jest za dużo samochodów. My są z powrotem. Dzisiaj kawy nie dostaniemy, aby nikt nam tutaj kubków z bakteriami nie podawał. Ale czuję, że jutro to nas tu nie będzie, powiem wam szczerze. Sobie tak rozmawiamy z chłopakami. Pogoda jest kiepska. Z tego co widzimy, jutro 98% deszczu. W środę to samo. W czwartek może, ale nie będziemy na siłę tutaj niczego robić. Także teraz rozładowujemy cegiełki. Tak by się trochę przejaśniło teraz, nie? A rękawiczek nie chcecie? No to jest.
kurde. Nie wiem, to... Może do góry chcesz cegły? A, te czarne. Porozsypywały się biedactwa. A te gdzie? Gdzie? Trochę tutaj można. Tu? Pięknie. Cegła trochę podobna jest, nie jest taka sama, ale tak też ta ciapata jest taka, nie? No. Popatrzysz. No i tu jest ciapata. No, może... Bo to taki ciapaty kraj. Taki kraj to tam. Ciapaty disco. Co? Ciapaty disco. Ciapaty disco? Taka piosenka? Nie wiem, ja teraz słucham disów, kurwa, to jest kobry, kurwa. Co ty? Wojny, kurwa, piewają ostatnio. A ja, wiecie co, oglądałem kilka ostatnich odcinków o Małolacie, nie? Mam takie przesłanie do Małolata. Zamknij ryj! Rozumiesz? Bo cię dopadną, stary. I naprawdę tutaj ludzi dużo jest, którzy cię obserwują. Nie wszyscy są w internecie, musisz o tym wiedzieć, stary. Jesteś po prostu zwykłą pałą. Ja ci to mówię. I ja nie zakrywam twarzy, musisz to wiedzieć. Małolacie K2. Za twój brak szacunku do kobiet należy ci się manto. I to ode mnie, od kogokolwiek. Ja ci sam mogę to sprawić. Za parówa pieprzona, nie? Wielki gangsta. Małolacie, stary, ty naprawdę sobie zasrałeś, nie? A szczególnie ostatnimi tekstami skierowane w kierunku naszych matek. To jak traktowałeś swoją kobietę, to powinieneś dostać raz. A to za to jak potraktowałeś, kurwa, nasze matki, dostaniesz drugi raz. Szczerze ci mówię, a ja będę pierwszy pewnie w kolejce. Mamy dla Karola bardzo podobne tak naprawdę do tego, co mamy tutaj przy domu. Nie do końca jest to samo, ale już bardziej zbliżyć się nie da. No kurde, taka trochę pomarańcz wyszła. Ale to jest właśnie problem znalezienia takiej samej cegły teraz. Mieliśmy jedną cegłę na przymiarkę, bardziej czerwoną. Trochę będzie to odstawało, Karol. Wiesz? Będą odstawały trochę te cegły. Nie, nie, chodzi o kolor. Te nie są takie czerwone. Ale też... Nie wiem, mieliśmy jedną na przymiarkę i wyglądała bardzo podobnie do tego, co tu było. Także zobaczcie, po prostu ciężko dopasować cegłę. Tu jest wiele rodzajów cegieł w tym kraju. A to, co mieli na jardzie, no to tylko to. Teraz się musielibyśmy poświęcić sporo czasu na to, aby znaleźć odpowiednią cegłę, która pasuje najbardziej. No zobaczymy, no. Teraz. Musimy wybrać mniejsze zło. Więc wybraliśmy mniejsze zło, wybierając tą cegłę. Mniej więcej ona będzie tak ułożona. Czyli tak, czyli ładnie wyjdzie w ten sposób. I tutaj półtorej cegły wtedy. Suma summarum, nie będzie tak źle, to się gdzieś zgubi. Czyli mamy tu jedną cegłę, tu drugą. Pierwszy wzorek trzeba Karolowi zacząć. Będzie wiedział, o co kaman. A później już tylko... Zobacz, ładnie wyszło, Karol. Takie coś. Widzisz? Ale to wychodzi mi półtorej cegły tutaj.
A miały być dwie cegły. To, czyli tak, ewentualnie. Co nie? Tą mańkę, sorry. No, tak będzie lepiej, murek. Na dwie cegły, tak jak teraz. Dobra, pukam do niej, niech wyrażą swoje zdanie. Ta taczka, co przeżyła tutaj niezłe emocje, bo chłopacy zostawili zaprawę, ale zaprawa się pięknie tutaj nam odpukała cała. Zobaczcie, no piękna, może ktoś chce. To będzie pamiątka, słuchajcie, po nas. Także murek mamy już zaplanowany. Pokażę wam mniej więcej, jak to będzie wyglądało, jaki rzut będzie tego wszystkiego z góry. Czyli tu będziemy mieli kawałek murka i tu prosty murek. Taki proste coś. Także akurat tu się ładnie cegły poukładały, tutaj widzisz, Karol? Cała. I o to chodzi, nie? I to murujemy od połowy? Nie wiem, ja myślę, że to nie ma jakby... Nie potrzeby, nie ma. Po prostu muruj tak jak jest. Tak, bo i tak ta czarna cegła zgubi, później słupek zgubi. Tego nikt nie będzie widział. Ile się pomylisz? Nie wiem, to pomylisz się? 2 centymetry, nie wiesz. No. Nie będziemy cudować, bo będzie gówno tutaj straszne wyjdzie, bo teraz taki kawałek cegły będzie. No, tak, właśnie, zostawmy to. Zostawmy to. Czyli to raczej będzie w tą stronę, Karol, tak. Nie, w tą stronę. Co? Nie wiem, tak będzie cegły, nie? Tak to. No, ale chodzi o wysokość, że tak, że ta czarna praktycznie wyrówna nam później wysokość, nie? Dobrze, nie kombinujmy. Także leć tak, jak tu masz ułożone, będziesz miał na przekładkę cały czas, nie? Idealnie będzie. Czyli cała. Tak samo tam masz, zobacz. Też, ta sama bajka. Tu będziesz, tu nie wiem, jak to wyjdzie ogólnie. Czy przypadkiem nie będziesz musiał ściąć jednak? Bo tu z jednej strony trochę ten murek był jakby dłuższy, nie? A, no. Pamiętasz? Czyli wyobraźmy sobie, że to stawiamy w ten... Ja to mogę sobie fugą rozstawić. Jak ale nie możesz przesadzić z tą fugą, nie? Ja myślę, że to będzie tak. Coś w tą mańkę. No i tutaj, tu trzeba będzie dołożyć tak. No tak czy siak, ale już górna będzie tak, nie? Górna będzie to samo. Ta dziura ci zawsze będzie ta sama wszędzie. To będziesz musiał tą ciąć tak. Na pół. Wiesz? No to jest za szeroko będzie. Za duża, na no, no. To będziesz musiał ją po prostu na pół ciachnąć, nie? Tak trzeba zrobić. Dobrze. To już mamy zrobione. I lecimy ze Skarem. Hej! Pokażę wam projekt, który zaczynamy w lutym. Jestem tutaj dzisiaj z Oskarem zmierzyć wszystkie pomieszczenia. Ktoś napisał? Pomieszczenia, abyśmy wiedzieli dokładnie, z czym mamy do czynienia, ile, jaki pokój ma, jaką powierzchnię, gdzie zrobić drzwi, gdzie zrobić okna i tak dalej. Więc na razie jesteśmy na ogrodzie i w sumie tutaj z tyłu, zaczynając od tyłu, jeżeli plan B wchodzi w grę, tak jak z nim rozmawiałem, na razie to tutaj będziemy otwierać duże drzwi, trzy skrzydła tu włożymy. Patrzę na tą całą strukturę tej ściany, to trochę mnie to... Ja pierdzielę, jestem przerażony, bo to wszystko jest pęknięte. Tam od strony okna to jest oczywiście sąsiada część, ale jakby jedna całość tego budynku. Tu jest pęknięcie ogromne, tu jest pęknięcie ogromne nad drzwiami, tu następne do okna, tu trzecie. Więc ta ściana, to wam powiem szczerze, to ledwo się tutaj trzyma. Trzeba będzie naprawdę ją dobrze zabezpieczyć, żeby ta cała reszta nie opadła. Centralnie. No ale nic, tu mamy otwarcie i tu będzie pokój jeden. Tutaj na korytarzu, tutaj na ogrodzie chyba nie robimy nic z tego, co ja pamiętam. Te okno będzie zamienione na standardowe okno, czyli podniesiemy je może, albo zostawimy, ale na pewno będzie standardowe wysokie. Tak samo będą 3 standardowe okna tutaj. Tu będzie kuchnia, to wszystko pójdzie out. Tu jest okno od łazienki i tak zostanie. Najprawdopodobniej tu będzie dołożone okno do pokoju. Jeżeli chodzi o okna, to mamy wszystko. Tak sobie tylko patrzę, jak to wygląda w ogóle, bo ja tu chyba nie byłem. Nie pamiętam przynajmniej, abym to oglądał sobie z zewnątrz. To wszystko odpada, panie. Co to jest w ogóle? Coś tak delikatnie to pukało, nie? To odpukało, nie? To nic, to poleci. Tu w środku jest pierwszy pokój i to będzie pokój.
Tu w środku będziemy mieli do wyrzucenia komin, który jest w tej części. Tam komin u góry już w mieszkaniu został wyrzucony. Też jest to mieszkanie właściciela tego samego. Tutaj w tym pomieszczeniu będzie kuchnia i jeżeli tam będzie otwarcie, no to tutaj będzie kuchnia w innym kształcie. Jeżeli tam nie będzie otwarcia, to tu kuchnia będzie miała jeszcze dodatkowe otwarcie na ogród, ale to jest przy planie A. Ale z tego co wiem, to będzie plan B. I no i dwa okienka po lewej i po prawej, albo trzy okienka. Kuchnia wtedy będzie po dwóch stronach, a jeżeli będzie tam otwarcie, to będzie w kształcie L-ki. Wtedy podniesiemy prawdopodobnie wysokość okna, bo stąd z tej perspektywy widać, że ona jest troszkę nisko. Więc 1,90 m, masz miarkę? Ja mówię 1,90 cm. To by było gdzieś na wysokości ramy okna. Czekaj, gdzie tu mnie posłałem? Dobra. Kurczę, człowiek. Poustawiamy tyle rzeczy. Ten gościu w ogóle miał się już wyprowadzić, ja wam powiem szczerze. Ja się nie wyprowadził. 90, czyli normalny, standardowy, taki mniej więcej worktop będzie na tej wysokości, więc zasłaniałby częściowo okno. Z tego powodu to wszystko idzie out i wymienimy to po prostu na inne okna, nie? Tutaj... Tu będzie łazienka, tylko najprawdopodobniej drzwi będą tu, gdzie są. Jeżeli będzie plan A, jeżeli plan B, to tam będą drzwi na tamtej ścianie i będzie dodatkowy kibelek dołożony mniej więcej w części tego głównego pomieszczenia, bo tu będzie stworzony pokój, będzie korytarz na zewnątrz budynku i będzie łazienka mniej więcej stała w tym miejscu. Trzeba będzie zbadać, jaka jest wysokość tej podłogi, aby określić, czy mamy możliwość w ogóle zamontowania standardowego waista z odpowiednim nachyleniem. Czy może po prostu skończymy na manseratorze. Bo tam też ma być stworzony drugi kibelek z prysznicem, nie? Także projekt, powiem wam szczerze, nie jest mały. Jest tu sporo gadżetów, ale to nie nasza bajka. Ten gościu ma się z tym wyprowadzić bardzo szybko. Co prawda już się dowiedział od właściciela, że mamy opóźnienia tam tydzień. Ze względu na tą sytuację tutaj związaną z COVID-em. Ale to ogólnie przez to, że też wszystko się opóźnia, nie? Czyli materiały, wiecie, teraz jeszcze do tego ta pogoda. Na pewno tydzień później zaczniemy projekt niż planowaliśmy. Także spoko, ale dziadek już jakby wykorzystuje to na swoją potrzebę. Oryginalnie miał się wyprowadzić do końca roku, później do połowy stycznia, a teraz już mówi, że ma więcej czasu, bo podobno nie zaczynam 8 lutego. No ja mówię, no dobra, nie zaczynam 8 lutego, ale... Też chcielibyśmy to jakoś zacząć. Jak już zaczniemy, to nie chcę mieć tutaj w ogóle nic. Tak? Także ten komin leci out. Tam go już u góry nie ma. To jest kwestia tylko tak naprawdę naprawienia podłogi. Mam nadzieję, że ta podłoga tam się nam nie zapadnie w żadnym stopniu, więc dowiemy się dopiero, co mamy robić tak naprawdę, jak już otworzymy trochę tutaj sufit. Na pewno w całym mieszkaniu mamy do zrobienia elektrykę, mamy w całym mieszkaniu do zrobienia hydraulikę, podłogi, okna, no wszystko, po prostu wszystko, jeszcze raz wszystko. Że my bierzemy się za mierzenie tych pomieszczeń i lecimy dalej, hej. I tak to nasz poniedziałek właśnie wygląda. Cały czas coś, progresu może zbyt dużego nie ma, ale ostatecznie udało nam się pomierzyć wszystkie pomieszczenia tutaj. U tego dziadka, dziadek wydygany, w masce przy nas chodzi. Posprejował nam ręce na wejściu. Nawet mu cześć przecież nie dałem, nie? Niczego nie dotykaliśmy ogólnie w jego sklepie, no ale zdezynfokowałem sobie skórę. Teraz mam wysypkę. Lecimy do mnie, słuchajcie, bo IKEA dzwoniła, że będą za 45 minut, więc musimy być na miejscu za chwilę. Powinniśmy być akurat w podobnym czasie, z tego by wynikało, że będziemy mogli spokojnie porozkładać meble. Ja przynajmniej sprawdzę je i od razu nie będę obwiniał później nikogo z dzieci, że nie sprawdzili, a jak to, przecież tego ci nie dali, nie widziałeś. Także cokolwiek się stanie, będzie na mnie.
tak jest najbezpieczniej. Także tyle w temacie. Słuchajcie, poniedziałek jak poniedziałek, wolałbym siedzieć w domu niż tutaj coś robić, szczególnie w takie, z takimi klimatami od samego początku. Dobra, lecimy, zobaczymy się za chwilę. Hej. Dobra, słuchajcie, muszę wam się pochwalić, że deliverkę mamy z IKEA, ale czasu nam brakuje, bo my mamy dopiero jedno łóżko i musimy lecieć po Karola. Słuchajcie, IKEA to jest czarna magia, nie wiem, tam pracują sami druidzi i oni wymyślają te recepty, ale nie dla ludzi i ciągle jakieś dziwne rysunki nam tutaj kreślą. Nie wiem, no poradziliśmy sobie, ogólnie tak wygląda łóżko numer 1. Nie jest źle, górą idzie już tylko materac. Brakuje niestety przy tym łóżku dwóch elementów. IKEA nam ich nie dostarczyła. To są prowadnice tutaj takie metalowe po krawędzi, które powinny iść. Dzwoniłem do nich. Poprosili mnie o jeden numer referencyjny, o drugi o numer orderu, o numer itemu, o drugi numer itemu. I ostatecznie się rozłączyłem, powiem wam szczerze, bo ja nie mam siły na takie rozmowy telefoniczne, gdzie koleżanka musi jej pomóc w znalezieniu mojego orderu, a później jeszcze się pytają, to w sumie ile wydałem, żeby mnie znaleźć, bo mnie znaleźć nie mogą. Także ogólnie mam, zapłaciłem, dostarczyli, ale znaleźć mnie w systemie nie mogą. Także lecimy do Karola, słuchajcie, dość tego bałaganu, bo już mam dość, ale już wiemy, jak się to łóżko skręca, czyli następne drugie, które mamy do skręcania, będzie nam łatwiej. Mamy jeszcze 4 biurka, słuchajcie, potrzebujemy pomocy. Nie, Karolina? Dobra, także lecimy po Karola. Do zobaczenia, hej. Czyli jesteśmy już u Karola. Mamy trochę pomurowane. Jeszcze jeden dzień, aby to skończyć, te murki. Karol co prawda nie ma wprawy, ale i tak nieźle mu to wyszło. Także tak to będzie mniej więcej z tej strony wyglądało. Musimy to podciągnąć do wysokości parapetu. Do góry. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć warstw. Osiem murek liczyliśmy? To jakoś nisko wyjdzie. Coś tu nie, chyba nie tak. Musimy wziąć miarkę. No, słabo. Trzeba będzie dokupić cegieł. Na osiem warstw, tak? Dobra, miarkę ty masz? Dobra, mam. No, bo liczyliśmy. Osiem. Trzydzieści. Nie, co to jest za warstwa? A, cztery. Trzydzieści. Nie, co ty, za mało. To jeszcze... To tutaj wyszłoby 8 warstw plus cegła. To musimy jeszcze dwie warstwy przynajmniej dorzucić, albo trzy. Co? Jeszcze trzy warstwy. Czyli nie 8 warstw do góry, tylko 11 warstw do góry przynajmniej. Co? Z plus. No, bez. No bo jeżeli to ma 40, to teraz ma 4 warstwy, tak? I masz 30. A do parapetu... No... To 2 razy 30 masz 60. To przynajmniej jeszcze dwie cegły, albo i trzy. No... Słabo, 8 warstw to nie, co to za niski murek będzie. Jak to będzie wyglądało? Tu masz 8 warstw, tak? Ile tu masz? Tu masz... Zaraz zobaczymy, ale ten poniżajek jest przezajebisty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, tu masz. Plus, no, 60 plus cegła, która jest dyszka. To 70. 70 byśmy skończyli, jakbyśmy zrobili tylko 8 warstw, majster. Razem z czarną otoczką, to są... Trochę nisko. To będą jeszcze dwie cegły przynajmniej do parapetu. Nie. Musimy przynajmniej jeszcze dwa dorzucić. Wiesz, tu siedział do nocy. Karol, jak ty żeś to wyliczył, powiedz mi. Złoty chłopcze.
Nie, bo ta cegła jakaś niska chyba jest. My te cegły liczyliśmy, tak? Bo my te stare cegły liczyliśmy. To jak to się dzieje? To ta cegła jest mniejsza trochę. Co? O co chodzi w ogóle? Ile tu jest warstw? Ha? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jak, Karol? Osiem. Co ty gadasz? Coś tu było źle policzone. Z samego rana. Ja jadę do domu, ja mam wycenę na piątą. Ja nie mam czasu, nie? I trzeba dowieźć cegieł. No. Kto liczył, że 8 do góry do parapetu jest? Ty? Może być ja. Ja pierdziel. Słuchajcie, dobra, zawijamy dupy. Poniedziałek jak poniedziałek. Jesteśmy przezajebiście, ale aby wam pokazać realia, jak to jest u nas w pracy, no to ja zamykam się w samochodzie. To i tak czasami też jest. Nie ma lepszych, nie ma tylko lepszych dni, tylko są czasami gorsze dni. Czasami średnie dni. Czasami dni, których prawie nie ma. Dzisiejszy dzień należy do średnich dni. I tyle w temacie. Chłopacy już sprzątają, lecimy, bo ja mam wycenę na piątą, także zobaczymy się jutro. Słuchajcie, jutro jest pogoda kiepska od samej nocy, od dzisiaj. Więc przykrywamy ten murek, który tutaj jest, zostawiamy go do God knows when. Możliwe, że najpóźniej będzie to piątek. Jeżeli w czwartek poprawi się pogoda, to wrócimy w czwartek. To by było najlepiej dla mnie, bo wtedy miałbym to murowanie tutaj skończone. Ale jeszcze sporo pracy przed nami, powiem szczerze. Jeszcze sama obróbka schodów, cegły z lewej i tak dalej. Sporo, sporo. Nie mamy dużego doświadczenia, Karol nie ma dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o murowanie z cegły, więc to też dlatego tak schodzi. Ale mamy czas i to jest najważniejsze. A jak mamy czas, to możemy to sobie robić w ten sposób. Także nie jest źle, ktoś kiedyś się musi też wreszcie nauczyć. Także dajemy szansę chłopakom, aby nauczyli się tej pracy, nawet jak jej nie do końca potrafią, no bo gdzieś muszą. Także na tą chwilę mamy na tą możliwość. Załatwiliśmy dosyć sporo rzeczy, odebraliśmy deliverkę, byliśmy w Portsmouth, zmierzyliśmy tamte mieszkanie. Że słuchajcie, nie jest tak źle. Zobaczymy się jutro. Dzięki bardzo, że jesteście. Nie wkurzajcie się na nas, że tak mało żeśmy dzisiaj zrobili, ale zrobimy jutro więcej. Na razie, cześć, hej. Pozdro. Nara.